zobaczcie moją stópkę. A, nie, 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 nie. A jak myślisz, po co nam są potrzebne sandałki dzisiaj? Bo dzisiaj była awaryka wyjazna. To nic nie wiecie, tylko sandały i laski. I laski na drogę. No i co mamy robić z tymi sandałami i laskami? Głosić. Ale co głosić? Dzieło. Czyje dzieło? Jezus. Dobrze, Aurako, to ty wycinasz? To będzie ciężko, poczekaj, ja sobie zrobię mniejszy karton. Koloruj sandałki, a ja w tym czasie przeczytam Ewangelię, która będzie w niedzielę teraz, dobrze? Tak. To jest Ewangelia według świętego Marka. Następnie przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Boże. Bogu i będą się dzięki. Kim jesteś? Apostołem? Ewangelizować? Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.